Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Paczol i na start pierwsze kłamstwo, ponieważ w tytule macie 50 level, mam 49, ale spokojnie, to nic nie zmienia, ponieważ tutaj sobie obliczyłem, zobaczyłem, nic to nie zmienia, ponieważ na 50 levelu nie dostaniemy żadnej więcej nagrody i chciałbym wam pokazać w tym odcinku, co dostaniemy, jeżeli wbijemy ten level. Minęło, no właśnie mija już trzeci dzień sezonu, mam prawie połowę do setki. Wiem dużo, jak to jest możliwe, gram same składy praktycznie z widzami, z ziomkami i tak dalej, więc premia boosta za expa się łączy. I teraz tak, co dostaniemy? Na początek dostaniemy suba od was dla mnie, więc zostawcie suba, a ja lecę dalej. Co dostaniemy? Bardzo dużo rzeczy jest z karnetu. Karnet, no powiem wam szczerze, no mi się podoba osobiście. Wiem, że ludzie, bardzo dużo kontrowersji jest między wami, ale mi się osobiście podoba. I teraz tak, mamy 14 Fortbite'ów. Pokażę wam Fortbite'a tego ostatniego ze zgubnymi ziemiami. Pewnie już większość z was wie, ale pokażę wam w gierce, żeby wam pokazać tak skina. Dalej, mamy Roxy. Roxy jest już wbita prawie na full. Brakuje nam tylko tam 32 tysiące expa, żeby być na full Roxy. Potem jej wszystkie style i tak dalej zmieniają się przez Fortbite'y i przez wykonywanie misji. To będzie spoko nawet, taka żółta przez Fortbite'y. Cała zbroja jej się zmienia jak coś. I właściwie to wiecie, na golenniki, cała zbroja i tak dalej zmienia się w kolorach, więc to zobaczymy sobie jak wbijemy dosłownie te Fortbite'y i to wszystko. Jak to wygląda? Dalej, kogut. Na 50% zebraliśmy Fortbite'y, tam chyba było trzeba 10 zebrać. Mamy skrzydła do koguta, kogut też jest czarny, skrzydła mają tą... To nie skrzydła, tutaj są skrzydła. Skrzydła mają oczywiście edycję styli na czarną. Czarne, białe. Czyli do tego czarnego koguta, który mamy za 99 level karnetu. Dalej, karnetu, czyli ten. O, ten. Dalej, wydaje mi się w ogóle, że w całym karnecie jest mnóstwo nagród, jest dużo więcej niż zawsze. Wszystkie skiny mają jakieś tam swoje, że tak powiem, odpowiedniki, że tak powiem, tych misji. Wszystko, dosłownie wszystkie skiny mają misje. Więc teraz tak, Jonesy, brakuje nam dużo Fortbite'ów, połowa Fortbite'ów, dzisiaj 15 zdobędziemy, połowa nam brakuje do kill-offów, do toporków właściwie. I potem bardzo długo będzie się zbierać na pelerynkę. Dalej, Vega. Vega jest prawie wbita na fulla, nie licząc Fortbite'ów, czyli zmiana spodni na czerwone, tam kolorków. I mamy do niej plecak. Plecak ma w ogóle trzy kolory, od razu na start. Wydaje mi się, że plecak jest ładny, nawet jest spoko. I zobaczcie, mają żółty taki, żółto-czarny, czerwono-czarny i taki kremowo-beżowo-brązowo-czarny. Bez czarnego. Tutaj akurat bez czarnego. Okej, okay, plecak mamy za sobą. Więc lecimy dalej. Do Stratusa, no niestety dużo trzeba, 60 Fortbite'ów na lotnię, która jest słaba według mnie, najgorsza w ogóle. Plecak i lotnia bardzo słaba do tego Stratusa, a skin jest spoko, ludziom też się podoba, pisaliście na czacie. Dalej, do tej babeczki, naprawdę, 70 Fortbite'ów na kill-off, który jest ładny, ale ma dziwny dźwięk. To sami możecie sprawdzić, ale ja wam tylko pokazuję, ile ma brakuje. Inferno, to pakiet, brakuje mi jednej misji, żeby mieć wrapa, to wam też pokażę, ale to na streamach raczej, nie będę odcinka nagrywał. No i Mściciel. Za setny level. Powiem wam tak. Najlepszy jest na... O! Na tej edycji. Czyli nie chodzi mi o kolor, ale chodzi mi o to, że jest na pierwszym levelu najlepszym skinem, jeżeli chodzi o całe jego ulepszenia. Ale według mnie nawet jest spoko, powiem wam szczerze, bo grałem nim i mam już na fulla, nie licząc tych płomieni, to już mam na fulla. Bo do płomieni jeszcze mi brakuje 90 tysięcy expa. Wbijemy to za dwa dni, to wam pokażę full tego skina. I według mnie jest spoko, powiem wam szczerze. Nie przeszkadza mi w ogóle. Do tego mamy Kill-Off, który ma też edycję styli. Cztery edycje stylu, zmienia się płomień i kolor, pokażę wam za chwilę. No i zaraz wbijemy sobie takiego biało-czarnego, czarno-białego właściwie. Potem musimy zbierać Fortbite'y i ukończyć misje tygodniowe. Za 55 misji jest pelerynka z plecakiem, która jest średnia, aczkolwiek może pasować ładnie do całego zestawu. Ok, plecak sobie wyłączmy. Kill-Off wam pokażę od tego gościa. Cztery style. Pomarańczowy, niebieski, zielony, zielony z fioletowym płomieniem, niebieski z zielonym oraz pomarańczowy z żółtym. No i ten normalnie z niebieskim. Dalej. Tego gościa bierzemy sobie, setny level. Do tego mamy niebieski kolor już, odblokowany. Nawet spoko. To jest taka, kurczę, nowoczesna wersja Omegi, można tak powiedzieć. No nie wiem, coś w tym stylu. Ale według mnie spoko. Pierwszy, no to wiecie, pierwszy level jest taki. On jest też fajny, tryhardowy skinek. Drugi level jest, by był zarąbisty, gdyby nie te na ramienniki takie, które mi się totalnie nie podobają.
ale potem do zbroi pasują. Potem mamy z maską i potem mamy już ze zbroją całą i potem dopiero odblokowujemy sobie płomyk, ale zbroja się nie zmienia. Dlatego bierzemy sobie tego, weźmy niebieskiego, bo czerwonego możecie sobie zobaczyć w karnecie. A, czy tak? Tak. A pokażmy jeszcze, czy to jest w ogóle sens, że... No tak, zbieraka nie możecie niestety zobaczyć, czy ma edycję styli, dlatego dobrze wam pokazuję, żebyście wiedzieli na przyszłość. Co tutaj? 1 na 1? Dziękuję. Patrz, bo na live mówili, że będziemy mogli zagrać 1 na 1. Nie mówiłem. Nie mówiłem, ale nie będę usyłał ze znajomych, bo obiecałem. Bo już dodaję na to konto jak coś. Dalej. Nie solo, tylko plac zabaw. Ok. I włączmy tego. Jeszcze kilo zmienię sobie, bo ten czerwony też możecie widzieć. Zmienię sobie na niebieski, żeby pasował do skina. Pokażę wam tego skina. I dajcie mi znać od razu w komentarzach, czy chcecie widzieć kolejne tam etapy. Na przykład jak wbiję 75, czy jak wbiję 60 i tak dalej. Jakie nagrody mamy. Dajcie mi znać po prostu, bo to taki fajny na uzupełnienie jest odcinek, na uzupełnienie fajny. Druga sprawa, wracamy do serii Sprawdź zanim kupisz. Powinny być brawa, ale nie chcę mi się tego montować, bo jadę do sklepu zaraz na zakupy, bo nic nie ma do jedzenia. Boże, gdzie ja lecę? Muszę lecieć na Fatal Fields, żeby pokazać wam, gdzie jest ten Fortnite do zebrania. Więc... więc będzie wolniej... szybciej będzie, jak wrócę do centrum. Więc dajcie mi tylko znać, czy chcecie serię i czy chcecie... Gdzie mam lecieć? Srogi nie, oaza nie. Oaza chyba będzie najbliżej. Czy chcecie serię sprawdzić, zanim kupisz, i czy wrzucać wam po prostu, za które levele mamy co i jak. Bo to by było też spoko chyba, bo najszybciej chyba te levele wbijam jak na razie. Jak coś, od razu wam mówię, że się nie ścigam z żadnym youtuberem, kto będzie miał pierwszy setny level. Nawet bym się cieszył, jakby ktoś inny to wbił, ja po prostu chcę pokazywać wam nagrodę. O, to jest parasolka Zawina, jeżeli ktoś jeszcze nie widział. Ale raczej widzieliście wszyscy. I okej, lecimy tutaj. Rozwalamy sobie tą ściankę, albo wchodzimy ogólnie do domku. I w tym miejscu mamy Fortbite'a. W tym miejscu dokładnie. Więc to jest Fortbite za Fatal Filcy. To jest chyba wczorajszy Fortbite. Dzisiaj będzie około, nie wiem, 15-16. Więc zaraz będzie niedługo nowy. Pewnie gdzieś tam ktoś nagra, gdzie on jest. Albo co się z nim robi. Może jakaś misja będzie zwykła. I teraz tak, ten skin... Bez plecaka słaba ta zbroja jest z tyłu. Mam nadzieję, że jeszcze te płomyki będą fajne. Bo te płomyki też fajnie wyglądają, powiem wam szczerze, na kill-offie nawet. Kill-off... Normalny dźwięk. Normalny ma dźwięk, więc nic nie jest tutaj słabego, fajnego. Normalny kill-off taki. Taki o, z karnetu. Raczej nie będzie grany dużo. Teraz jest grany, no bo jest hype na ten karnet dla niektórych. Więc dlatego. O, szkoda, że skara usunęli w ogóle. Dajcie mi też znać w komentarzach, co sądzicie o usunięciu pomp. Dla mnie jest tak pół na pół. Raz dobrze, raz niedobrze, więc dajcie mi znać. Wczoraj z nowej pompy mnie gościu z półtorej one-shotował, czyli strzelił takie dwa szybkie szoty, że naprawdę myślałem, że mnie one-shotował, ale to były dwa szybkie szoty z tej nowej pompy, więc ta nowa pompa jest do wymasterowania i będzie dobra. Więc też dajcie znać, jak tam wam się podoba nowa pompa. No i co? Najważniejsze to, czy chcecie mieć serię Sprawdź zanim kupisz dalej, bo planuję wrócić na full time, czyli wszystkie skiny znowu będziemy grzać, żeby nie było luk w odcinkach, żeby te odcinki były codziennie naprawdę. W inne dni oczywiście będę wymyślał coś innego. I czy chcecie to właśnie z pokazania tych leveli i tak dalej. Pamiętajcie, żeby mnie zachęcić tym, żeby zostać suba. Łapkę w górę, dzwoneczek. I nie przejmujcie się tym, że napisałem 50 level w tytule, bo ponieważ no... Ładniej to brzmi niż 49, nie? Kto by chciał wejść na 49? Ale to tylko i tyle, bo tak jak mówię, nic to nie zmienia, jeżeli chodzi o level, nic to nie zmieni, nic się, że tak powiem, nie zmieni w tym, jakie nagrody dostaniemy. Dlatego idę leczyć katar, lecę do sklepu, widzimy się na streamach dzisiaj i na World Cupie, raczej nie będę streamował World Cupa, ale widzimy się na World Cupie. Mam nadzieję, że ktoś mnie tam dojedzie i się zabijemy nawzajem. Pozdro. Dlatego do zobaczenia. Cześć. W następnym odcinku. Cześć. No cześć.